Dzień dobry. Zbliżają się święta, więc postanowiłem przygotować dla Was coś jeszcze bardzo wyjątkowego na Testy TV, a będzie to właśnie ten zestaw, czyli Pixtool D1 Pro Golden Red z toną akcesoriów. Zostańcie ze mną, bo to jest sprzęt niesamowity. Tona akcesoriów na bok, bo tym się zajmiemy później, a na razie akcja błysk i otwieramy laser. Jestem, słuchajcie, super ciekawy tego modelu, ponieważ jest to model, który ma w końcu diody 4. 4 sztuki. Pamiętajcie, że ja już o tym mówiłem wielokrotnie, że diody LED o tej długości fali są ograniczonej mocy. To jest około 5,5 W na diodę. Żeby zwiększyć moc, postanowiono połączyć tą wiązkę lasera, co też się udało. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita precyzja, bo pomyślcie sobie, że to źródło światła jest to jest 0,08 mm, czy tam 0,01 około. I cztery tak cienkie wiązki trzeba połączyć w jedną. Szok! No, panie, takie trochę premium, nie? No, ale nic dziwnego, słuchajcie, bo to jest model taki wyjątkowy. No, pięknie to wygląda. Myślę, że będzie chyba jeden z najładniejszych laserów, jakie u mnie wylądowały. No, ale będzie trochę składania. Tutaj, ale głowica, kurde. Jasny gwint. O! No, słuchajcie. To jest kawał sprzętu, naprawdę. Po samej głowicy. Jak się, już nie mogę. Widzicie to? Tak. Prawie połowę większa w X-ie i Y-ku. Niesamowite. Długość fali, właśnie, bo tutaj zapomniałem, 445. Dobrze, czyli tradycyjnie muzyczka, zbliżenie na stół, ja składam sprzęt i zobaczymy się za chwilę. Thank you.
słuchajcie, zanim włączę maszynę, bo tutaj będzie hałasował wentylator i będzie hałasować również kompresor, który jest jednym z elementów tego zestawu. Tutaj mamy kompresor 20-watowy, 30 litrów na minutę. Takie maleństwo sobie stawiamy tutaj z tyłu i ono będzie obsługiwać i robić ten nawiew. Ja już sprawdziłem i to naprawdę robi robotę. Ale jeszcze był drugi zestaw, tak? Pokazywałem tutaj, jak rozpakowałem ten zestawik i jest przystawka obrotowa, która faktycznie znowu zawiera praktycznie wszystko, co się da, czyli mamy mocowanie kubków, mocowanie w szczękach, mocowanie wałków. To wszystko pokażę Wam w praktycznej pracy już niedługo. A dzisiaj tym filmem chciałem Wam Was tylko zachęcić, ale też dlatego, że niedługo się skończy promocja na to, więc chciałem Wam pokazać, żebyście mogli zakupić to w dobrej cenie, niższej. Odpalamy w takim razie rysunek testowy. Tutaj już będzie działało i się kurzyło. A ja jestem super ciekawy tych testów, które zaraz będę przeprowadzał, bo to moja pierwsza maszyna czterodiodowa, czyli 20-watowa. Ale z tego, co tutaj zobaczyłem, słuchajcie, w drewnie, to robi robotę. Więc serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!